Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję chłodzenia Silentium PC Grandis 2. Jak sama nazwa wskazuje, jest to druga odsłona tego coolera, oznaczenie XE1436. Także dwie wieże, możliwość montażu do trzech wentylatorów, dwa są dołączone w komplecie Sigma Pro. Dane techniczne, bo to jest dość istotne, wymiary chłodzenia bez wentylatorów 130x105x159, natomiast z wentylatorami 140x130x159, gdzie 159 to jest wysokość chłodzenia, także tutaj ono powinno zmieścić się Wam do każdej praktycznie obudowy MIDI Tower. Duży plus za to. Waga bez wentylatorów 765 g, z wentylatorami ponad kilogram, bo 1030 g. Jeżeli chodzi o specyfikację wentylatorów, obydwa posiadają urzyska hydrauliczne. Głośność wentylatora 120 mm według producenta, oczywiście pamiętajcie, są to warunki laboratoryjne, 15 dB, natomiast 140 około 13 dB, czyli cichutko. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Obroty wentylatorów 120 mm od 500 do 1600, natomiast 140 od 500 do 1000 obrotów na minutę. Żywotność obydwu z nich do 50 tysięcy godzin. Końcówki czteropinowe, bo są to oczywiście wentylatory PWM, także będą one dopasowały swoją szybkość obrotową do temperatury. I co bardzo ważne, kompatybilność z podstawkami AMD, wszystkie praktycznie, bo AM2, AM3, FM1, FM2. Jeżeli chodzi o Intela, to 1366, 2011, oczywiście 2011 V3 i wszystkie podstawki 1150, czyli 50, 51, 55 i 56. Tak prezentuje się całe chłodzenie. Jak wspomniałem, jest to jednostka dwuwieżowa. Finy są rozstawione od siebie dość szeroko, także miejmy nadzieję, że będzie to chłodzenie ciche. Góra wykończona czarnymi finami, a rurki cieplne zaślepione są plastikowymi nakładkami, co bardzo estetycznie wygląda. Podstawa chłodzenia jest miedziana, wykonana w technologii XE. Jak widać, mamy tutaj 6 rurek cieplnych, nie są one wprawdzie niklowane, ale pamiętajcie, że ich zakończenia są zaślepione czarnymi nakładkami. Jakość jako całość zaliczam na plus i za chwilkę zobaczycie, jak cooler prezentuje się w całej okazałości. Cooler posadzony jest już na płycie głównej. Sam montaż na podstawce 2011 oczywiście bajecznie prosty, ale to tyczy się każdego innego coolera. Natomiast na pozostałych podstawkach, czy to Intela, czy AMD, montaż nie będzie naprawdę sprawiał Wam żadnych problemów i jest on wręcz intuicyjny. Chłodzenie nie haczy o pierwszy slot PCI Express, także tutaj wejdą Wam również karty z backplate'em, nie ma z tym problemu. Co do pamięci, tutaj niestety, ale chłodzenie zasłania trzy pierwsze sloty. Natomiast bez paniki, bo podnosząc wentylator na taką wysokość, żeby nie podnieść wysokości samego chłodzenia, wejdą Wam pamięci z radiatorami wysokimi na około 38 mm. Platforma testowa to podstawka 2011 z procesorem 3930K, oczywiście podkręconym na 4,3 GHz z napięciem 1,34 V. Warto również dodać, że zasilacz jest pasywny, także nie będzie on miał kompletnie żadnego wpływu na głośność testowanego coolera. Dlaczego w ogóle zdecydowałem się na testy na otwartym testbenchu? Otóż dzięki temu mogę zmierzyć poziom głośności tylko i wyłącznie chłodzenia, a nie choćby wentylatorów zamontowanych w obudowie. Jasne, że temperatury osiągnięte podczas testu będą niższe jak w zamkniętej obudowie, ale pamiętajcie, że każde chłodzenie ma równe szanse. I czas na testy. Obciążałem programem Realbench Asusa przez 15 minut, a oto wyniki. Temperatura otoczenia to 21,1 stopnia Celsjusza, to będzie ważne, bo później będziemy liczyli deltę. A tutaj widać wyniki po zakończonym teście. Średnia temperatura na rdzeniach to 66 stopni, co po pomniejszeniu temperatury otoczenia daje nam deltę 44,9 stopnia Celsjusza. Zwróćcie również uwagę na obroty wentylatora. Obracał się on nieco powyżej 700 obrotów na minutę, co skutkowało bardzo dobrą kulturą pracy, bo zaledwie 34,4 dB z odległości 30 cm. Natomiast gdybyście byli ciekawi poziom głośności w czasie spoczynku, to oscylowała ona w granicach 31,8 dB, gdzie otoczenie to 30 dB. Czas na kilka słów podsumowania. Od razu przepraszam Was za mój zatkany nos, ale to pewnie wina Grandisa. Zrobił taki przeciąg, że się przeziębiłem. Nie no, poważnie. Podsumujmy sobie to, co widzieliśmy na filmie. Druga odsłona znanego Wam dobrze już pewnie chłodzenia Silentium PC Grandis. Tutaj zaszło troszeczkę zmian. Inna budowa troszeczkę wieży, zaślepione na górze tutaj rurki cieplne. Bardzo estetycznie to wygląda. Dwa wentylatory w komplecie. Wtedy też były dwa, ale tutaj mamy jeden 120 mm, drugi 140 mm. I kolejna rzecz, że są to wentylatory Sigma Pro, także o wiele ci, co było zresztą w teście chyba widać. Dalej, kolejna zmiana to pasta
termoprzewodząca Salentium PC PT2, oczywiście takiej wielkiej tuby tutaj nie dostaniecie z chłodzeniem. To jest sample testowy, także tutaj Salentium PC wysłało mi większą tubkę pasty, natomiast w komplecie, w chłodzeniu, które będzie dostępne na półce sklepowej, ta tubka będzie po prostu mniejsza. Chłodzenie, jak widzieliście, naprawdę wyśmienicie daje sobie radę. Tutaj nie było żadnego problemu ze schłodzeniem sześciordzeniowca, bo taki to jest właśnie procesor. Podkręcony oczywiście. Temperatura delta, bo ta nas interesuje, czyli temperatura uzyskana na chłodzeniu pomniejszona o temperaturę otoczenia, bo wiele osób się pyta, co ta delta jest. To niecałe 45 stopni Celsjusza. Tutaj lepiej wypadło to chłodzenie nawet od BeQuieta Top Flow. Oczywiście BeQuietowi nie można odebrać tego, że było sporo cichsze. Jasna sprawa, że również w BeQuiecie mogliśmy podkręcić troszeczkę obroty wentylatorów i pewnie tutaj te wyniki by się wyrównały. Natomiast każdemu chłodzeniu chcę dać równe szanse, czyli mam w BIOSie ustawione na płycie ustawienia dla wentylatorów na procesorze standard, żeby każde chłodzenie miało dokładnie takie same szanse. Również dlatego wybrałem tą platformę testową, o której Wam troszeczkę tutaj mówiłem wcześniej, że jest ona praktycznie pasywna, także mierzymy tylko i wyłącznie poziom głośności chłodzenia. Stąd też nie robię testów w zamkniętej obudowie. I weźcie również pod uwagę to, że wkładając to chłodzenie do obudowy, z pewnością uzyskacie wyższe temperatury, w zależności od tego, jaka to jest obudowa, jak dobrze czy jak źle jest ona wentylowana. Weźcie to pod uwagę. Montaż chłodzenia bardzo prosty. Oczywiście nie mówię tutaj o montażu na podstawce 2011, bo to jest bajecznie proste, ale na wszystkich innych podstawkach nie będzie z tym najmniejszego problemu. Wręcz montaż intuicyjny. Co do konfliktów, że tak to nazwę, z pierwszym slotem PCI Express, to ona nie występuje. Możecie tam instalować kartę graficzną. Mówię o pierwszym slocie, oczywiście PCI Express. Nawet z backplate'em. Co do pamięci, tutaj niestety chłodzenie zasłania nam pierwsze 3 sloty. Natomiast nie ma z tym większego problemu, bo wysokość pamięci, jaka Wam się zmieści pod to chłodzenie po podniesieniu wentylatora do góry, tak? Oczywiście, żeby nie podnieść wysokości tego chłodzenia, to 38 mm, czyli spoko, a pamięci naprawdę na rynku jest dostępnych tyle, że wybrać można, co tylko chcecie, co Wam się podoba, a same radiatory bardzo wysokie, tak naprawdę to jest bardziej kwestia estetyczna, aniżeli dają cokolwiek, jeżeli chodzi o schłodzenie samych chipów, samych pamięci RAM. Także tak to wygląda. Kultura pracy. Moim zdaniem rewelacja, 34,3 dB, bardzo cicho. W czasie spoczynku tak naprawdę chłodzenia nie usłyszycie, niewiele powyżej poziomu otoczenia, także naprawdę tutaj spoko. Cena zostaje bez zmian, czyli dokładnie taka sama jak w przypadku Grandisa 1, czyli 170 zł, również bardzo atrakcyjna, dlatego też ode mnie lecą znaczki rekomendacji, opłacalności i wydajności. Linka do chłodzenia znajdziecie w opisie tego filmiku, tam Was odsyłam. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.